To jest program Okiem Wiary, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Agata Konarska, witam Państwa. A dziś powiemy m.in. o uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, o Dniu Polonii i Polaków za granicą, o wyznaczonym terminie beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Przeniesiemy się także do Krakowa, który ze względu na trwającą pandemię zmienia formę ogólnopolskich uroczystości ku czci świętego Stanisława. Zaczynamy. Niemal 20 milionów Polaków mieszka poza granicami kraju. Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. Dzień, kiedy Kościół katolicki szczególnie modli się za tych, którzy wyjechali z kraju lub też znaleźli się poza granicami ojczyzny nie ze swojego wyboru. Monika Brzuchala. W poniedziałek będziemy przeżywać uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jakie jest znaczenie Matki Bożej w dziejach naszego kraju? Dlaczego nazywamy ją Królową? Na to pytanie odpowiedzi szukał Dawid Hels. A teraz zapraszam na krótkie podsumowanie najważniejszych wydarzeń z życia Kościoła. Serdecznie pozdrawiam Polaków. 3 maja będziecie... Znamy datę beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego. Papież Franciszek zdecydował, że uroczystość odbędzie się 12 września w Warszawie. Stanie się to po 30 latach od rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i w 120-lecie urodzin kardynała. O wielkim autorytecie XX wieku, wielkim patriocie, który przeprowadził naród przez czasy komunizmu. Monika Kapinos. Oglądają Państwo cotygodniowy katolicki serwis informacyjny Okiem Wiary. Zobaczmy, co jeszcze w naszym programie. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy święto patrona Polski, świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Co roku tego dnia ulicami Krakowa przechodziła uroczysta procesja z udziałem biskupów z całej Polski. W tym roku ogólnopolskie uroczystości ze względu na pandemię będą jednak wyglądały inaczej. O szczegółach związanych z tym świętem z rzecznikiem archidiecezji krakowskiej rozmawiała Sylwia Micyk. Działalność prowadzą na 5 kontynentach w krajach o różnym stopniu rozwoju i różnych ustrojach politycznych. Zakon PR-ów stawia sobie jeden cel – wychowywanie i kształcenie dzieci i młodzieży. A to w czasie pandemii jest utrudnione. Mimo to swoją opieką obejmą już niedługo 2 kolejne kraje – Gwatemalę i Timor Wschodni. Anna Jankowska. Kościół w Polsce 3 maja obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jaka jest symbolika tego święta oraz jak ważną rolę odgrywa w życiu Polaków Matka Boża? Zapytam naszego gościa, ojca Ryszarda Koczwarę, Franciszkanina. Witam serdecznie, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść. Święto Najświętszej Maryi Panny ma 2 wymiary w Polsce i chyba one są nierozerwalnie ze sobą związane. Ten religijny i ten historyczny. Tak, można by było powiedzieć, wraz z historią Maria weszła. Za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję też Państwu za uwagę. To był program Okiem Wiary. Zapraszam za tydzień na kolejne wydanie naszego programu. Widzimy się jak zawsze o godzinie 16. Dobrej niedzieli Państwu życzę. Do zobaczenia.